Dobra. Już włączam. Muszę sobie przypomnieć, na czym my w ogóle skończyliśmy, szczerze mówiąc. Skończyliśmy na bosie, drzewca właśnie. I teraz tak, czy ja mogę zmienić jego duszę na broń? A można, jak najbardziej. Jak tak, to na jaką? Ja już nie pamiętam tak dokładnie. No dobrze. My tu gadu, a ja nie wiem, czy właśnie do bossa, tego minibossa sobie nie podejdziemy od razu. Tylko muszę sobie rozgrzewkę jakąś zrobić. Generalnie ludzie piszą, że pierwszy dodatek najlepiej zacząć po skończeniu zamku Lorika, ale może można wcześniej, żeby było trudniej, ale wiesz co, czy na trudniej mi zależy, to powiem tobie, no chyba niekoniecznie, jeśli mam być szczery. Dobra, ja chcę krwi. Walczyć. Jedziemy. Schowamy w ogóle tarczę, bo i tak nam się pewnie tu nie przyda. Dobra, co ty zrobiłeś, panie? No tak, biłeś. Jak zaczekać? Ja na nic nie będę czekał. Aha, bo mi pomaga rzekomo. Ja, trzeba łyknąć mu to z jednej strzały. No nie, myślałem, że on jest trochę ten... poważniejszy. Znaczy ja nie wiem, czy on tu nie zrobił po prostu większość roboty. God damn right. Który z nich czegoś nie miał do wzięcia, też coś mi się tak daje. Ten to w ogóle wygląda, jakby chciał mnie zaatakować. Nie trafiłem. No i co masz mi do dania jeszcze? Widzisz, emotka sen. No to nie, no to przydatna rzecz. Czy to jest mądre, że ja tu jestem bez hapsa i bez estusa? Mi się wydaje, że to jest najgorsze. Właśnie chyba zrobiłem najgorszą rzecz w tym momencie. Więc chyba będzie trzeba po prostu kość odpalić. Tu nie mam ani jak wyjść teraz stąd, jedynie zeskoczyć, ale tam nie ma opcji, żebym nie stracił hapsa. No to bym mógł ewentualnie, ale nie wiem, ile mi to przywróci życia. Tak, player, tylko że jak ja zeskoczę, to ja padnę, nie? Bo ja tutaj nie jestem w stanie tak, żeby chyba nie utracić hapa. Bo to jest za wysoko mimo wszystko tamte deski. Dobra, ja sobie łyknę to, co dostałem od tego dziada. Dobra, i to musi wystarczyć po prostu. Dobra, no nie tak dużo. Myślałem, że więcej stracę, szczerze mówiąc. Miałem być szczery. No tak, ale jeszcze tu druga fala, no i okej. Ej, ja nie wiem, czy ja tu nie padnę. No przecież ja tu mogę paść. Nie padłem, dobra. Jakoś poszło. Wszystko wykalkulowane. Dobra. Okej. Okay. Dzień dobry. O kuźwa. Daj się przywitać najpierw. Nie. Poczekać to. Myślałem, że wejdzie atak w dupala. Dobra, nie było tak źle. O, jest, lubię. To jest to, co lubię. To jest to, po co gram. No i powolutku zbliżamy się do... Nie dość, że bagien, których bardzo nie lubię. To jeszcze chyba jednego z... nie wiem, jak miał wybrać taki chyba najtrudniejszych bossów, których przeszedłem w Dark Souls 3, to byłby właśnie ten. To byłby pon, przypomnij mi? Pontyfik, o, dobra. Kuźwa, ja sobie zrobię spis nazw. No i właśnie... Abyss Watchers. Tu na dole coś było, nie? Albo i nie. Próbuj zeskok. No właśnie, panie podpowiedź. Też mi się wydawało. Nie. Oszku. Nieważne. Nie, jak ja mam tu zeskoczyć? Nie weszło. Aha, bo to jest dobra ciało. He's already dead. No właśnie. Dzień dobry. Co ty robisz? Ostrzę swoje noże. Nie rób tego. Ten tasak jest fajny? Mówisz? Zaraz sprawdzimy. Topór rozbójnika nawet dostałem. A tu co mamy? Uważaj na wróg. Spoko. Będę uważał na wróg. Nóż rzeźnicki? Mówisz o tym? Ale to nie ma w ogóle ale to jest fajne pod siłę, bo to ma zajebiste przybicie na siłę. W sensie skalowanie. Szczerze mówiąc powiem tobie, bo ja mam coś takiego, że właśnie bardzo dużo staram sobie przypominać sobie, a nie mogę się doczekać tych dodatków, gdzie po prostu nie wiem, co mnie czeka. Dodatki to jest dla mnie tak, jakbym po prostu odpalił pierwszy raz Soulsy i to jest z jednej strony najpiękniejsze, z drugiej strony zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, ta dwójka, pamiętam. Jeden gadał, drugi nie za bardzo. Wiesz, że zaraz dostanę w plecki. Nie, dostanę w przód. Wolałbym, żebyście do mnie podchodzili. Nie ma sprawy, szefie. O jas, jeszcze więcej. Chciałbym wejść. Ale się zablokowałem. Na własne życzenie. Na własne życzenie się zablokowałem. Dziadzie, najpierw się tego pozbędę, bo mnie tutaj rozprasza. No nie wierzę. Zwykłe pachołem. No nie.
No, tragedia. Istna tragedia. Kurde, miałem parowania trochę ogarnąć, a ja dzisiaj... O, ani raz, a tych to tam jeszcze biedny. A nie, że przyjdzie do walki, gdzie będzie trzy... Skąd to? Hello, motherfucker. Dobra, czy jedziemy z jedną butelką Estusa? Jolo, nie? Nie wiesz. Nie. Tak blisko. A, tak daleko. Nie wierzę, ile mi to wzięło. Czy to nie jest tak, że prawdziwy jest ten, który strzela tym fioletowym? No nie! No ja pierdzielę, zasłonił, tam była wina kamery. No Jezu, czemu on dwa... No co? Tak szybko? No nie ty. To będziesz ty. Uśwa. Easy. Dobra, no ej. Gdzieś tu jest ten. A no, no jest. A, zajebiście. Rekt. Easy. Tak się właśnie robi. Dzień dobry. Ja tylko przyszedłem po to, co masz za sobą. Także... Na chillku. No, zobacz tego, tej. No, zero w ogóle... A, sparowany w innej rzeczywistości. No, odskocz. Nie, padł mi, przestał działać. Potwierdzone info, 100% legit, no scam. Weszł. Dobra. Trochę porobił hałasu na początku, i po co? Jaki mam level? A co, też chcesz mnie gankować? Ej, nie, dobra, nieważne jaki mam level. Nieważne. Dopiero właśnie widzę, że jestem rozżarzony. Zaraz tu będą jakieś ganki. Kurde. Trzeba być czujnym. Nie. To nie tak miało być. Tak, a tym bardziej nie tak. O, pewnie, no, jasne. O, ty! Nie mam pytań. Armor to fashion? No dobra, Aves. No to jedziemy z tematem. No to zostajemy przy upadłym rycerzu. Chodź tu. Dawno się nie widzieliśmy. No kurde! Tak pewnie podszedłem do niego. Nie, to chodź o tej ściany. Och, dobra. Gdzieś tu jest ognisko. Gdzieś tu jest ognisko. Ej, nie pamiętam go tutaj. Nie pamiętam, żeby ktoś tu był. On jest DLC, no proszę. No to właśnie też mi się kojarzyło, że nie kojarzę typa. Akceptujemy, rozumiem, oczywiście. Ojej. Ale on mnie przeniesie do DLC? A jak? No wiem, właśnie. Właśnie nie użyłem ogniska ostatecznie. Będę leciał, zasuwał tam jeszcze raz. Znaczy nie, ja sobie chwilę przejdę kawałek, ja od razu nie uciekam stąd. Przeczytaj wiadomość, nie będziemy tu olewać. Aaa, czyli nawet tutaj gra mnie troszeczkę informuje, tak? Żeby najpierw ogarnąć Lotrik, a dopiero później tutaj wrócić. Co to, tej, no dajcie popatrzeć, co tu się dzieje w ogóle. Pierwszy przeciwnik z DLC. Pół HP mi wziął z jednej dzidy. Dobra, zobaczyliśmy najpierw faktycznie się... Skoro gra mnie informuje, że mam najpierw ogarnąć zamek Lotrik, to tak zrobię. Nie będę się wybijał. Aha, na 60 SL+, dobra, no to uciekamy stąd. Szkoda, bo już się nie mogę doczekać po prostu. Chociaż przeraża mnie tam mgła, że nie widzę, co się dzieje. Ja pierdzielę, faktycznie będziemy musieli tam lecieć jeszcze raz. Dobra, rush mode on. Nie no, możesz grać. No, Darker, jak gra mnie informuje, że mam się cofnąć? Bo ty chcesz popatrzeć, jak umieram. To jest cała prawda. O Jezu, no odwal się ode mnie. No ja chcę tylko dobiec do ogniska, którego nie zdążyłem odpalić, jak ostatnia ameba. Chyba będzie dead, nie? Chyba będzie dead. Odwalić się. Jest tak spięty, gram, że to jest nieporozumienie.
No ej, to widzieliście to? On się pojawił. Kurźwa. Ja pierdzielę, no. No nie zdążyłem kliknąć pieprzonej ogniska. On jebie Dark Souls 2. Znaczy może nie aż tak mocno, ale faktycznie Dark Souls 2, tak jak już tu wspominałem kilka razy, była to część, którą zraszowałem po prostu. Tak jak jedynkę Dark Souls Remaster, tak jak Bloodborne. Bloodborne to w ogóle była jeden Souls-like, który przeszedłem kilka razy na kilka buildów. A ostatecznie... Dwójka to był jeden z sosów, które po prostu wymęczyły mnie, nie będę tutaj jakoś tam ściemniał. Ma swój urok, ale Jezu, jak sobie przypomnę niektóre... Co, taki głupi zabieg, chociażby to, że przechodząc, rushując do bossa, chcesz po prostu wbić się w mgłę, a przeciwnicy mimo wszystko, jak ich omijasz, to oni cię mogą jeszcze zranić przy tej animacji. I było to tylko w dwójce. No nie padłem, ale no właśnie, a gdzie są moje dusze? A, podniosłem już chyba, tak? Dobra, nieważne. Teraz przechodzimy do lokacji, której też nie lubię. Nie pamiętam dlaczego. Wiem, że są tam coś z krwawieniem. Coś tam, jakieś larwy czy coś. Takie abominacje w ogóle dziwaczne. O, lubię fragment Estusa. No aha, to dziadostwo. Oj, ty tam, gagatku, nie byłeś zbyt wesoły. Coś z tobą było nie tak. Słuchaj no, synek! No, nie podniosłem, dobra, nieważne. Później się podniesie. O! Nie. I przeżył! Poleciał dookoła. Aha, nie, dobra, nie przeżył. Aha, to było coś z tym krwawieniem, że a to zajdzie ze mnie? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Kurde, szybko. Mniejsze to, że nie krwotoku. Hehe. Wiecie co, z tą witalność coś chyba by trzeba było w końcu pójść. Bo tu jest bieda. Tu gdzieś było dużo tych skoczków małych. O, dzień dobry. Cześć, przyjacielu. Właśnie o tobie rozmawiamy. Co za przypadek? Ty mi zaskoczysz teraz, czy skoczysz jak będę na górze? Powiedz mi. Nie wiem. Wiecie co, ale wiesz co, Souls? Dark... O, dobra, nieważne, dobra, to jest dwóch. No dobra, no, oczywiście chciałem coś powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że tak jak ty tych mroźnych pamiętałeś mocniejszych, tak ja tych pamiętałem mocniejszych. Ale chyba właśnie kuźwa zginę przez jednego z nich. Ale on kurde jest... Ciężko mi go przewidzieć. Dobra, nieważne. Dobra, winda, gdzie jesteś? Tu jesteś, winda. Mamy skrót. Myślę, że to jest właśnie ten skrót. Jak nie graliście w Soulsy, ale znalezienie skrótu nowego ogniska. Ta satysfakcja jest podobna jak... Nie, to nie jest satysfakcja, to jest ulga. To jest uczucie takiej ulgi. Właśnie chodzi o takie odczucia przy tej grze. Satysfakcja po pokonaniu bossa, ulga, kiedy znajdziesz nowy skrót czy pochodnie, jest po prostu nie do opisania. Nigdzie w żadnej grze czegoś takiego nie miałem jak tutaj. I musisz mi gdzieś tutaj rękę uświadczyć, panie. Ale troszeczkę obok, nie na mnie. Nie prawo, bo nie wiem jak mam tego uniknąć. A ty tu czego? Ja jestem reżyserem kina akcji. Easy. Dobra, poszło. Myślę, że tym uroczym akcentem... O, pierścień. Będziemy powoli zbliżać się do końca. Darker to taki komentator tego, co się dzieje. Ej, ja cię zatrudnię. Jak ja będę miał bossy, gdzie jestem skupiony i nie mogę gadać, to wtedy wchodzisz ty i komentujesz to, co się dzieje. Na razie. I na tym kończymy. Jeśli chcesz zobaczyć więcej Soulsów oraz innych gier, zapraszam do subskrybowania mojego kanału oraz też zapraszam na mój kanał Twitch. Wszystko znajdziesz w opisie. Standardowo też bardzo dziękuję za wspieranie mojej działalności. Niezależnie od tego, w jaki sposób to robicie. A na ekranie widzicie osoby, które wspierają na poziomie platynowe widmo. Na ten moment bardzo dziękuję za oglądanie i na razie.